Pani Marszałek, Wysoka Izbo, a szczególnie panie i posłowie z opozycji. Przecież wybory kopertowe nie są niczym złym. Funkcjonują w wielu państwach świata. I nie rozumiem, dlaczego tak mocno tutaj protestujecie i tak mocno chcecie rozliczać. Byłam w tamtej kadencji i przypomnijcie sobie państwo wszyscy tamtą atmosferę, kiedy jesteśmy w piku pandemii. Przypomnijcie sobie, kiedy nie wiedzieliśmy, jak się zachować, po pierwsze w tej pandemii, bo przecież to było... Panie pośle, proszę być kulturalnym i nie przerywać, bo ja panu nie przerywałam. I teraz, drodzy państwo, co mieliśmy zrobić? Przecież nie mogliśmy naszego państwa polskiego zostawić bez prezydenta. Więc po prostu postanowiliśmy przeprowadzić te wybory, aby zapewnić prezydenta w tym bardzo trudnym czasie państwu. A państwo teraz przychodzicie na tą mównicę i zachowujecie się tak, jakbyście byli dalej w kampanii wyborczej. Nie dyskutujecie o Polsce, o problemach, o rozwoju, ale wyciągacie już nawet czyichś wujów. Drodzy państwo, opamiętajcie się, bo zachowujecie się, jak patrzę na was, całą życzliwością do was. Gdy patrzę na was, to widzę, że jesteście wciąż tylko aktorami z kampanii wyborczej, a nie prawdziwymi politykami, którzy tu przychodzą i chcą załatwiać problemy Polski. Zatem, drodzy państwo, do pracy, ale na rzecz Polski. Do pracy i opamiętajcie się, bo czas już na to. Niby mówicie, żeście wygrali wybory, a ciągle jak gdyby się boicie, że jednak nie będziecie mieć tej władzy. No więc jak to jest? Dziękuję. Dziękuję pani poseł.